Tragicznie zakończyła się nocna przejażdżka ulicą Cieszyńską w Jastrzębiu-Zdroju dla 20-letniego mieszkańca tego miasta. Młody kierowca z nieustalonych do tej pory powodów opuścił jezdnię i zderzył się z przydrożnym drzewem. Mężczyzna zginął na miejscu i jego 19-letni towarzysz podróży trafił do szpitala. Informacje o wypadku otrzymaliśmy dzisiaj, kilka minut po godzinie drugiej. Z naszych wstępnych ustaleń wynika, że 20-letni kierowca Hondy, jadąc ulicą Cieszyńską w kierunku Jastrzębia-Zdroju, na wysokości skrzyżowania z ulicą Wyzwolenia, z nieustalonych jak dotąd przyczyn stracił panowanie nad prowadzonym pojazdem, zjechał na przeciwległy pas ruchu i uderzył w przydrożne drzewo. Niestety obrażenia, jakich doznał 20-latek, okazały się dla niego śmiertelne. 19-letni pasażer Hondy został przewieziony do szpitala. Po sprawdzeniu w policyjnych bazach danych okazało się, że kierowca Hondy nigdy nie miał prawa jazdy. Wyjaśniamy teraz dokładne okoliczności i szczegóły tej tragedii.